Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Duch działa poza widzialnymi granicami Kościoła, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 12 sierpnia 1998 roku. W perspektywie wielkiego jubileuszu roku 2000, już w encyklice Dominum et vivificantem, zapraszałem, by ogarnąć wzrokiem wiary owe dwa tysiąclecia działania Ducha Prawdy, który poprzez wieki czerpał z Chrystusowego skarbu odkupienia, Dając ludziom nowe życie, sprawiając w nich usynowienie w jednorodzonym synu, uświęcając ich tak, iż mogą powtórzyć za świętym Pawłem: otrzymaliśmy ducha, który jest z Boga. W poprzednich katechezach ukazaliśmy objawienie się Ducha Bożego w życiu Chrystusa, podczas pięćdziesiątnicy, z której narodził się Kościół. Oraz w osobistym i wspólnotowym życiu wierzących. Teraz nasze spojrzenie kieruje się na horyzont świata i całych ludzkich dziejów. Wypełniamy w ten sposób program nakreślony przez wspomnianą encyklikę o Duchu Świętym, która podkreśla, że nie można ograniczyć się tylko do dwóch tysięcy lat, jakie minęły od narodzin Jezusa Chrystusa. Trzeba bowiem sięgnąć wstecz. Ogarnąć całe działanie Ducha Świętego także przed Chrystusem, od początku, w całym świecie, a zwłaszcza w ekonomii Starego Przymierza. I trzeba razem sięgnąć rozlegle wszerz, wiedząc, że wiatr tchnie, kędy chce, według obrazowego wyrażenia użytego przez Chrystusa w rozmowie z Nikodemem. Zresztą już drugi powszechny Sobór Watykański, który rozważał tajemnice i misję Kościoła w świecie, ukazał nam taką właśnie szeroką perspektywę. Według Soboru działania Ducha Świętego nie można ograniczać do instytucjonalnego kręgu Kościoła, gdzie Duch działa w sposób szczególny i pełny, lecz należy je dostrzegać również poza widzialnymi granicami jego ciała. Z kolei katechizm Kościoła katolickiego przypomina wraz z całą tradycją, że słowo Boga i Jego tchnienie znajdują się u początku bytu i życia całego stworzenia. I w związku z tym przytacza wymowny tekst z liturgii bizantyjskiej. Jest rzeczą właściwą, aby Duch Święty rządził stworzeniem, uświęcał je i ożywiał, ponieważ jest Bogiem współistotnym Ojcu i Synowi. Do Niego należy panowanie nad życiem, ponieważ, będąc Bogiem, zachowuje stworzenie w Ojcu przez Syna. Nie ma więc żadnego zakątka w świecie stworzonym, i nie ma ani jednej chwili w dziejach, w których Duch nie działa. To prawda, że Bóg Ojciec stworzył wszystkie rzeczy przez Chrystusa i dla Niego, jako że ostatecznym sensem i celem stworzenia. Jest wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Jednakże prawdą jest również, że wszystko to dokonuje się w mocy Ducha Świętego. Ilustrując ten trynitarny rytm historii zbawienia, święty Ireneusz mówi, że Duch przygotowuje uprzednio człowieka dla Syna Bożego. Syn prowadzi go do Ojca, a Ojciec obdarza go niezniszczalnością i życiem wiecznym. Duch Boży obecny w stworzeniu i działający na wszystkich etapach historii zbawienia, kieruje wszystko ku ostatecznemu wydarzeniu wcielenia słowa. Oczywiście duch ten nie różni się od ducha udzielonego z niezmierzonej obfitości, przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ten sam identyczny duch święty przygotowuje przyjście na świat Mesjasza, a za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec przekazuje Go Kościołowi i całej ludzkości. Wymiar chrystologiczny i wymiar pneumatologiczny są nierozłączne i przenikają nie tylko historię zbawienia, lecz całą historię świata. Słusznie możemy zatem sądzić, że wszędzie, gdzie istnieją elementy prawdy, dobroci, autentycznego piękna, prawdziwej mądrości, gdzie podejmuje się ofiarne wysiłki, by budować społeczeństwo bardziej ludzkie i zgodne z zamysłem Boga, tam otwarta jest droga zbawienia. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia ze szczerym oczekiwaniem na objawienie się Boga i z nadzieją otwartą na tajemnicę, która zbawia, można wręcz dostrzec ukryte i skuteczne działanie Ducha Bożego, kierującego człowieka na spotkanie z Chrystusem, który jest drogą i prawdą i życiem. Kiedy czytamy zadziwiająco piękne stronice literatury i filozofii, lub zachwycamy się jakimś dziełem artystycznym, bądź też słuchamy wzniosłej muzyki, w sposób spontaniczny rozpoznajemy w tych przejawach ludzkiego geniuszu jasny przebłysk Ducha Bożego. Oczywiście tego typu przebłyski różnią się zdecydowanie od interwencji. Dzięki którym człowiek, wyniesiony do porządku nadprzyrodzonego, staje się świątynią, w której zamieszkuje Duch Święty wraz z innymi osobami Trójcy Przenajświętszej. W ten sposób Duch Święty w sposób bezpośredni lub pośredni kieruje człowieka ku jego pełnemu zbawieniu. W najbliższych katechezach będziemy zatem przyglądać się działaniu Ducha. W obszernej dziedzinie historii ludzkości. Perspektywa ta pomoże nam dostrzec głęboką więź łączącą Kościół i świat, powszechne dzieje człowieka i szczególne dzieje zbawienia. Te ostatnie nie są w rzeczywistości dziejami osobnymi, lecz w stosunku do pierwszych odgrywają rolę, którą moglibyśmy nazwać sakramentalną, a więc stanowią znak i narzędzie. Jedynego wielkiego daru zbawienia, który ludzkość otrzymała dzięki wcieleniu słowa i wylaniu ducha. W tym świetle można zrozumieć w pełni niektóre zadziwiające stronice II Soboru Watykańskiego o solidarności panującej między Kościołem i ludzkością. W tej perspektywie pneumatologicznej pragnę odczytać fragment wstępu do Gaudium et Spes. Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych. I nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Ich bowiem wspólnota składa się z ludzi, którzy, Zespoleni w Chrystusie prowadzeni są przez Ducha Świętego w swym pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca i przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim. Z tego powodu czuje się ona naprawdę ściśle złączona z rodzajem ludzkim i jego historią. Widać tu jasno, że solidarność Kościoła ze światem i misje, Jaką ma wobec niego wypełnić, powinniśmy pojmować, poczynając od Chrystusa, w świetle i mocy ducha świętego. W ten sposób Kościół wypróbowuje siebie w służbie ducha, działającego w sposób tajemniczy w sercach i poprzez dzieje. Czuje też, że jest posłany, by przekazać całej ludzkości pełnię ducha otrzymanego w dniu pięćdziesiątnicy.